Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. Uwaga, sprawdziłem sobie specjalną lokalizację gościa, którego mam znaleźć. I uwaga, znajduje się on, dokładnie idzie się do niego tak. Idziecie tutaj po drabince, na górze tu, tutaj do końca. I tam jak ja odbiłem w tamtą stronę, to tutaj musicie zaskoczyć sobie. Albo zejść, albo schodzicie tutaj drabiną, albo zaskakujecie tutaj na dół. Tutaj wtedy mijamy tych walczących piarzy, ja już ich ubiłem poza nagraniem. Jak tu przyszedłem. No i idziemy sobie tu na górę, no i tam. No i w tym momencie mamy tutaj właśnie naszego ziomeczka, z którym mam pogadać i tutaj właśnie siedzi sobie na ławce i jest to właśnie też ojciec Iriny, zdaje się. Edgar, proszę. As ordained by Lord Godrig himself. But you can see how things have turned out. The menials have all rebelled. They gave me good service, or so I thought. But it seems it was all an act. Foul creatures, as it said, and true enough, they're foul inside and out. I'm sorry to disappoint you, but whatever you come here to do, I'm afraid Castle Morn won't hold much longer. Take this, by way of apology. Gąska ofiarna, dziękuję, przyda się później. Trzymaj mordę, mam coś od twojej córki. I see. From Arena. Thank you. I mean you're dead, but I can't leave yet. Even if the castle should fall, as commander, I must remain to ensure the treasured sword of Morn does not fall into the wrong hands. Chodzi ci o miecz, który zgarnąłem po poprzednim odcinku? I'm in your debt for keeping the sword from those fallen creatures. I'm no longer bound by duty. Once I've rescued Arena, I will spend my remaining days with her. Dobra. Thanks to you and the vote, Marina has a I only hope. Okej, no to w sumie to mamy już ogarnięte. To zobaczmy. To było tu? Nie, to było tutaj przed mostem. Zobaczmy w takim razie, co się dzieje. Co się stanie teraz, a nie co się dzieje. Bo dzieje się w sumie to nic. Zobaczmy co. O kurde. Co jest, stary? Czemu tak klęczysz? O kurde. Oj, oj, oj. Chyba się spóźniłeś, kolego. No chyba, że to twoja sprawka, to już się pochlastam tym mieczem. Greener. How could this be? My daughter deserved better. The fault lies with me. I chose duty over my daughter's safety. And that is how fate has answered. I'll find them. The foul wretches responsible for this. I'll hunt them down and exterminate every last one of them. Rest assured, Arena, it will be done. I'll find them, the foul. I'll hunt them. Rest assured. Okay, dobra, to już się gościu powtarza. No, no babki szkoda, nie powiem, no ale no, my raczej nie mieliśmy na to żadnego wpływu. Co tu się wydarzy? Dobra, no to teraz przeteleportujmy się tutaj, żeby przełączyć sobie trochę biegu. I będziemy teraz zwiedzali drugą część tego płaczącego półwyspu. Tą, która w tym kierunku się mniej więcej będzie mieściła. A którą sobie odkryłem właśnie w poprzednim odcinku, jeszcze zanim przyszliśmy w ogóle do tego zamku. I przed jeszcze walką z Nocną Kawalerią. I co najlepsze, pierwszą wygraną walką z tą Nocną Kawalerią. Co jest jak najbardziej na plus. Dobra, te psy już sobie odpuszczę. Tutaj ważka. Kurde, żałuję, że nie mam jakichś dobrych strzał. Znaczy, dobrych. Żałuję, że nie mam w ogóle jakichkolwiek strzał, które mogę lepiej wykorzystywać, bo mam ich mało. W sumie, o, właśnie to jest, właśnie, one nie są, nie tyle, że są słabe, tylko mam ich mało. Przez to, że mam ich mało, no to nie jestem w stanie, kurde, polować na te ważki. Złoty run poziomu pierwszego, spoko. Sporo tych trujących kwiatków tu jest. Ale mega OP jest, kurde, ten miecz, kurde, one-shotuje większość wrogów, tych podstawowych. Z jego pomocą.
Rozstygrujmy te zarodniki. A coś zdechło nad niem od czego? Znowu? No dobra. Dobra, to będzie chyba cały czas nawalało. Tu mamy kolejnego wroga. Który akurat potędze mego miecza niestety uległ. Kurde, może jeszcze zamkiem się zajmiemy w tym odcinku. Jak dobrze pójdzie. Okej, okay, to mamy mini snipera. Tutaj mamy skok dalej. Z użyciem kunia. Czy ja mogę wejść tutaj na górę? Bez kunia? Chyba mogę. Strażnica w lesie, tak się nazywa ta lokacja. Ha, dobra, do niego też tam tak mogę wskoczyć. Spoko. Tylko właśnie jest to utrudnione przez to, że on sobie lubi we mnie rzucać tymi dzbanami. No ale jeden solidny cios i jest po typiarzu. Zobaczmy co... Czego pilnował. Potem się może wrócę jeszcze na dół. Znaczy może, na pewno się wrócę na dół, tylko mam też nadzieję, że się... Jak skończony idiota nie spieprzę z tej wieży na samo dno. Okej, to już chyba wiem, kto do mnie strzelał wcześniej. Proszę, ręczna balista i bełt do balisty. Jak milusia. Zobaczmy to. Tutaj. O Boże, brakuje mi ilu? 14? Nie. 12 punktów w siłę, żeby kurde móc z tego korzystać. No, a bynajmniej chyba, żeby korzystać z umiejętności, bo strzelać to chyba mogę tak czy siak. Niekonwencjonalne urządzenie balistyczne wzorowane na broni używanej do oblegania zamków. Można nim wystrzelać jedynie wielkie bełty. Idealne do lekkomyślnych działań takich jak szturm na zamek lub samotne stawienie czoła całej armii. Chyba w momencie, w którym bełt by kurde wystrzeliwał, czy wystrzeliwał, przestrzeliwał się przez czterech typa, no to może wtedy ma to jakiś sens. Mówiąc oczywiście, jeśli chodzi o zgodność z opisem, bo wiadomo. W grze, jeśli ja ten bełt wystrzelę, no to on się zatrzymuje na pierwszej rzeczy, w którą trafi. A czy to będzie ściana, czy to będzie wróg? To już zależy, jak strzela. Dobra, tutaj schodzę, wychodzę tędy i nic mi to w sumie nie daje. W sensie wychodzę po prostu i tyle. Okej. Okay. No to mamy jedną rzecz. Jeszcze tutaj cała ta część półwyspu została do zwiedzenia. Dobra, gdzie był kurde ten? Gdzie jest ten wyskok? Z tej strony gdzieś był. O, właśnie tutaj. Okej. O. A, zajebiście, kurde, sam się zrobiłem. Wysko jest totalnie po drugiej stronie, ja bym teraz się, kurde, załatwił. W sumie prawie to właściwie zrobiłem. Przez tak debilnie właśnie odczytałem pozycję postaci. No dobra, nie będę na bieg teraz jeszcze raz. No my się teleportujemy. Szkoda, że się nie mogę teleportować, na przykład w trakcie spadania, tak się uratować przed upadkiem. No ale za łatwo by było niestety. Jak wiadomo, w Soulsach też nie mogę w trakcie spadania użyć na przykład kości wiodącej do domu. Bo to było po prostu za łatwe. Praktycznie jakby się dobrze wykorzystało timing, no to z każdej takiej sytuacji dałoby się po prostu wyratować. Dobra, i tam nie idziemy, czyli w tym kierunku, tak? Tak. Tu mamy znowu tych... Ale dobra, że sobie ich odpuszczę. Już nie muszę się z każdym wrogiem nawalać. No wiadomo, w przypadku gier od From Software, leashing jest to akurat bardzo dobrze zrobiony, więc za jakiś czas zadam sobie po prostu spokój. Znaczy, przez pół tego półwyspu nie będą mnie ścigali. Czy to kolejni byli? Jap. Okej, okay. Ktoś tam czegoś zdechł, nad nim od czego. Tutaj mamy znowu te większe rośliny. Złoty run level drugi. I... JUMP! Dobra, powiedzmy, że uciekłem. Tak w miarę.
Okej, okay, blisko tego drzewa jesteśmy, które chcę też zwiedzić. Znaczy wróć, zwiedzić drzewo. Chcę zwiedzić właśnie okolice tego drzewa, bo Anusz, widelec, znajdę kolejne jakieś te łezki do niesamowitego eliksiru. A to co jest? Jakiś dendrolog, kurde? Facet się zespał z drzewem normalnie. Czyż może to drzewo bardziej na nie pasożytuje? Też by to miało jakiś sens. Dobra, jest jakieś kwiatki. Na dole. Chyba nic ciekawego. Kurde, myślałem, że się uda go zabić z wyskoku, no ale niestety. Dziabnął mnie pierwszy. Okej, okay, tam kolejna jakaś wieżyczka i to jest tutaj. Dobra, to już myślę mogę ściągnąć. Dobra, zobaczmy jeszcze co się tutaj na dole kryje. Cyk. No, są jakieś ruiny. Nie ma łaski niestety, więc jakbym... Leśne ruiny pół ludzi. O, zajebiście! Morda w kubeł. Dobra, mam nadzieję, że nikogo tym nie zaalarmował swoim rykiem. To jest co? A, i to jest taka lokacja! Okej, okay, czerwono-ocy, czyli zgodnie z nomenklaturą Dark Soulsów, niby silniejsi od zwykłych, no ale jak widać, to padają od jednego strzału. Dojebany jest ten miecz. What the fuck is that? Ty, to ma koronę? Dobrze widzę? No pewnie, jeszcze czary marujesz. Świetnie. Dobra, nie, najpierw tych pomniejszych. Żeby żadnych przydupasów tu nie było. Okej, okay, czego tu pilnujecie w sumie? Żelastego liścia, okej. Okay. Jesteśmy sami? Chyba tak. Okej. Okay. Okej, okay, to był fuk, że mnie akurat nie trafiło. To chyba jest ona. Się musiałem odezwać, nie? Kurde mać, no. Zdechła, akurat krwawienie nabiłem. Kostur półludzkiej królowej i kryształowy wybuch. Kolejne zaklęcie. Miło. Tutaj coś wypadło, odłamek szkła, czyli nic nie warty śmieć tak naprawdę. Jak to sama gra to określa. Zobaczmy. Nie tutaj, tutaj. Najpierw zaklęcie, to będzie w tym miejscu. Kryształowy wybuch, strzela serią kryształowych odłamków błyskamienia. Czy ja już tego nie mam? Chyba tak, ale nie jestem pewny. Jeden z czarów błyskamiennych z Akademii Rei Lucarii powoduje wybuch odłamków błyskamiennych kryształów. Ten czar można stosować wielokrotnie także podczas ruchu. Ładowanie zwiększa siłę. Czar kadry kryształów, grupy czarodziejów badających mądrość kamieni, tymi zatykające w sobie myślach kryształników. Okej. Okay. No nie mogę tego używać, bo nie mam wystarczająco dużo inteligencji. No ale kto wie, może w pewnym momencie uda mi się wam pokazać właśnie ponownie, tak jak i w innych Souls-like'ach, uda mi się wam pokazać większość tych wszystkich zaklęć. No bynajmniej jak działają, bo wiadomo, nie wszystkie zaklęcia, jakie się w Souls-like'ach pojawiają, są godne uwagi. No i ładnie zyskałem flaszkę. No. Dobra. Ale nie powiem, no... O, dobra, mamy pomniejsze złote drzewko. Strzeżone przez... roślinki. Okej. Okay. Ładnie. Kryształowa łza splotu wiary. Okej, okay, skoro splotu wiary, to zakładam, że pewnie zwiększa wiarę. Pokaż mi to. Mówiłem splot siły. Tak, dokładnie. Splot siły, splot wiary. Ale patrzcie, to kurde, taki sam model, tylko dosłownie obrócony o 180 stopni. Tak samo to wygląda. Wiesz co mnie w sumie ciekawi? Czy są jakieś takie modele, czy są jakieś łzy, które jeśli się połączy,
dają na przykład zbuffowany efekt własnych zdolności. Typu właśnie jak teraz właśnie są takie podwójne te, połączę wiarę z siłą, to dostanę jakby nie... No nie wiem, załóżmy, że dodaje mi plus 3 do siły i 3 do wiary, to nie plus 3 i plus 3, tylko plus 6 i plus 6. Bo wiecie, jakby łzy są... Tak się nakładają na siebie i przez to się kombi efekt właśnie tego... Tegoż zaklęcia. Dobra, i tutaj mam ogólnie wszystko, to teraz wracajmy w takim razie do tej... wyskoczni naszej. Czyli tych prądów powietrznych duchów. Wróć, powietrznych prądów duchowych, o. W takiej kolejności powinienem powiedzieć te słowa. Przecież kurde, zresztą się rozejrzał. A, ten kostur jeszcze muszę sprawdzić. Bym się rozejrzał, czy coś jest ciekawego, ale... No tak, tak, patrzę, to nie bardzo. Dobra, już 20 minut minęło. Kiedy? Nie mam bladego pojęcia. Dobra. Juhu! O, kolejny ten duży kwiatek. I zaś te... nietoperowe harpie. Znaczy, bardziej pod harpie mi to podchodzi niż pod nietoperze. Dobra, tutaj w razie czego wrócę się kuniem, więc... Zobaczajmy, czy jest tutaj coś wartego uwagi. Czegoś pilnujecie albo coś? Lilia Triner... Poza tym to chyba nic więcej. No nie, dobra, no to... Nie będę się zajmował tymi kwiatkami, nie ma sensu. Dobra, zobaczmy, co jest w tej wieży. Dobra, może się nawet uda ominąć, kurde, tę grupkę. Okej, okay, no tej się na pewno nie uda. Ledwo gościa smyrnąłem tym ostrzem i go już tym zabiłem. Ej, dojebany jest ten miecz. Kurde, on ze mną zostaje na dłużej, naprawdę. Okej. Okay. O, mamy miejsce łaski, kolejnego ducha do pogadania. To jest chyba kolejny taki kościół Mariki, mi się wydaje. No, na pewno jest... No, widać, że kościół. Dobra. Ważne, że jest miejsce łaski. To mi się podoba. Zobaczmy w takim razie, co jest tutaj. Święta łza, mój bien! To lubię, to lubię. Dobra, odpoczniemy oczywiście, bo żeby zbuffować właśnie flaszkę, to muszę odpocząć. Ale właśnie, jakoś jesteśmy w kolejnym kościele, no to powiedz, co Elina teraz powie tutaj. Czy raczej, jakie echa głosu Mariki tym razem usłyszy? Spoken echoes of Queen Marika linger here as well. Shall I share them with you? Oczywiście. In Marika's own words, then, after thy death, I will give back what I once claimed, return to the lands between, wage war, and brandish the Elden Ring, grow strong in the face of death. Warriors of my lord, Lord Godfrey. Okej, okay. No ciekawe, ciekawe. Nie, naprawdę to pojawienie się Meliny i znikanie to jest zajebisty koncept, nie? Meduza, ciekawe, czy będzie nam wroga. Dobra, co ten duch powie? Mauzoleum czuwa, skrywając półboga pozbawionego duszy. O Mariko, wieczna królowo, on jest twym niechcianym dzieckiem. Okej. Okay. Półbóg pozbawiony duszy, to pewnie Godwin, nie? Okej, okay, tutaj jest oczywiście wroga, ta meduza. No i prawie jest one-shotowana przez to ostrze. Masakra. O, a ty tu skąd? Kurde, to jest ten gościu. Dobra. I nie jest sam. Dobra, bo nie mam, kurde, świętości, więc nie jestem w stanie ich zabić tak na amen, więc po prostu przelećmy przez to miejsce. Pozłacona żelazna tarcza. Tutaj grzybek. Halo. Dwa trupy jednym i dwoma ciosami. Nagrobna konwalia poziomu pierwszego. No i chyba tyle, jak tak patrzę. Tu jeszcze jakaś czaszeczka. Kurde, serio? Kolejny złoty run poziomu pierwszego. No i co? No, w większości to mamy, ale jeszcze dalej musimy iść. Czyli
tym kierunku mniej więcej. Na kuń i jazda. O, tu przy okazji jeszcze jakiś przedmiot pod kolejnym tym księżycem. I pod księżycem, tylko pod kolejnym krzyżem. Okej, co się kryje w tym kierunku? Więcej krów. To chyba krowy. Chyba tak. Co to jest? Co to tam jest? Co tam tak stoi? No patrzcie, już kurde coś przykuło moją uwagę. Jakiś posąg. Co to jest? Przewodnik i strażnik bramy dla wracających korzeni. O, ciekawe. Ach, fort rycerz. Okej, czyli rozumiem, mam iść gdzieś tam. Okej. To na koni jazda. Okej, czy to jest wejść do jakiejś jaskini albo coś? Jest w istocie! Jakieś kolejne katakumby? Przycmentarne katakumby. Okej. Okej, 26 minut surówki. Okej. O, tutaj możemy to otworzyć, bo mamy klucze. Tak, chcę użyć. No, niestety nie mam świętości, więc tych szkieletów nie będę w stanie zabić na grasa porządnie. Mogę tylko co najwyżej na jakiś czas unieszkodliwić. Książka z przepisami wyników nomadów. Nie wiem, czy tom, czy część dziewiąta. No, jedno z dwóch. Okej, tutaj. Zamknięte mechanizmem. Spoko. To idziemy w głąb w takim razie. Szukamy. Jakieś wajchy zapewne. No jak na złość normalnie, same kościotrupy tu będą, serio? Sami wrogowie, których mogę tylko na jakiś czas unieszkodliwić, a nie faktycznie się ich pozbyć. Bo nie mam kurde obrażeń od świętości. O jasny gwint! Brawo ja! Naprawdę, brawo ja! Dobra, no ale skoro już mnie teleportowało do miejsca łaski, no to muszę wymienić mieczyk. No ale zostanę raczej tylko na chwilkę. Popioły wojny poproszę. Dobra, na moją katanę nałożę... O, dobra, święte ostrze. Dobra, zmieniam tylko umiejętność, ale na lekkim gruncie krwawienie. Spoczy. Ale szczerze chyba wolałbym jakiś inny miecz to mieć. Więc dobra, ze skrzyni sobie wyciągnijmy jakiś mieczyk. No i nie miałem takiego spela. Miałem taką, nawałnicę kryształów, tylko po prostu podobnie wyglądała, dlatego mnie to zmyliło. Sztylet niekoniecznie, ale długi miecz mogę wyciągnąć. Claymore, no nie, raczej nie, on jest za duży. I na właśnie długi miecz nałożymy sobie ten popiół. No i jestem święty. Tak więc... Posażmy się w to. No i dzięki świętemu orężowi będę mógł teraz eliminować, myślę, te szkielety. Tak? Nie? A, czekaj chwilę. Nie ładuj. Chcę użyć zdolności. O, właśnie, dobra. Czyli muszę użyć zdolności broni, ewentualnie pewnie jakiegoś efektu, który mogę nałożyć na miecz, ale że takiego efektu nie mam, no to muszę się bujać tylko z tym. Ale widać, że po samym buffie już im bije o wiele więcej. No wręcz prawie tyle samo, ile tym ostrzem, który musiałem wymienić. No i pozbyłam się ich na dobre. Więc tyle dobrego dla mnie. Pytanie tylko, ile ten buff w sumie trwa.
Myślę tyle samo co... O, okej, okay, dobra. Nie za długo. Dobra, flacha. Tego dokończyliśmy. Miło. Okej, okay. Tutaj kolejne miejsce mojej śmierci z runami. Dziękuję panu. Okej. Okay. Łuk, spróbuj tego. Serio? Łukiem mogę to ogarnąć? Pokaż. Jak nie znam, ta strzała w ogóle się nie spala, kiedy przez to przechodzi, nie wiem. Ty kurde, faktycznie, łukiem to zdezaktywowałem. Chyba po prostu uderzenie to deaktywuje. Uuu, odłamek ludzkiej kości, pięknie. Potrzebam do czegoś w tworzeniu, tylko nie pamiętam teraz do czego. Tutaj? Nie, do czegoś innego. O, tutaj potrzebowałem. Już mam 6? Skąd? Mam na śladowce łaski. Dobra, stwórzmy sobie jeszcze jednego, tak na wszelki wypadek. Właśnie miałem go przetestować finalnie i... Czy już miałem to przetestować, ale finalnie tego nie zrobiłem. Nagrobny fiołek. No jestem właśnie ciekaw, jak działa ta broń. Znaczy ta broń, jak działa ten przedmiot. Ale to odłamki pewnie z tych kościotrupów się farmi. Dająca głowa, dziękuję. Okej. Okay. No, była już taka w Dark Soulsach. I to w każdej części. Dokładnie, odłamek ludzkiej kości z tych szkieletów dropi. O, proszę! Czyżby to była taka ala winda? Już ty gnoju cholerny! Żryj świętość tego ostrza! Okej. Okay. Dobra, już świętość wygasła niestety. Te nagrobne fiołki muszę jeszcze opis sprawdzić, ale to za moment. Tu się ktoś regeneruje? Nie? Zajebiście. Tu. Zniszczalne. Ale fajny jest ten strzał, kurde, świętością, dzięki temu skupieniu. O! Jak miło, że wpadłeś! No i dobra, i prosto już idziemy do tego. Prosto do wajchy. Materiały. Ciąg za wajchę, krung. Okej. Okay. No i co, i teraz cofka po prostu do miejsca łaski, tak naprawdę. Żeby sobie zregenerować wszystkie rzeczy i potem na bossa. Bo tu jest zaraz na wyjściu to miejsce łaski, więc szkoda nie skorzystać. No właśnie. Także odpoczywamy. Regenerujemy tę bagatela chyba jedną flaszkę, którą zużyłem na całe to przejście, albo dwie. Dobra, mam nadzieję, że nie będę teraz musiał walczyć, kurde, z typem, który... będzie wymagał świętości, aby go zabić, no bo jednak wolałbym tego uniknąć. Więc liczę, że będę mógł się pobawić bardziej tym kłem wasalnego rycerza. Dobrze to powiedziałem? Tak, dobrze. Dobrze zapamiętałem nazwę tej broni. I z czym walczymy? Cmentarny cień. Też krwawienie nabija skubaniec. Ładnie. Dobra, spróbuję go bez przyzwańca na razie załatwić, może się uda. O, obrażenia robię duże. Tylko, że mi niestety też. Kurde, wiecie co jest irytujące w tym przeciwniku? Że de facto nawet jak użyję przyzwańca, to on długo akurat nie zostanie niestety na placu boju. Właśnie przez to krwawienie. No ale dobra. Co ja mam teraz za przyzwańca przypisanego? Meduzę. Okej, okay, no to niech będzie w takim razie zamiast meduzy, to muszę tutaj... Tu? Nie. To muszę w wyposażeniu chyba zmienić.
Ja pier... Nie no, nie no, no tutaj. A tu jest, Boże, zmień, dobra. Tu, zmienię sobie właśnie w te... Na te dwa duszki. Bo one właśnie dzięki temu, że... dopóki nie zabije ich świętością coś, no to... Będą sobie dalej żyły. No to dzięki temu właśnie będą w stanie przeżyć ataki tego... przeciwnika. No, powinny też mi na wystarczająco duże odwrócenie uwagi zapewnić. Tego czegoś. Wow! No to się nazywa cios. To tylko naładowany atak był. Dawaj, dawaj, dawaj! Proszę. Finalnie nie byli potrzebni. Kurde, za drugi raz go zrobiłem. Oni go tylko... Na chwilę go tylko rozproszyli. No zaczęła tak, żeby i mi wszedł mi ten atak ładowany i to jest wszystko. A drugi atak mu zrobił mu poisa. Poise breaka znaczy się. Nie mamy kolejnego przyzwańca w nagrodę. Tutaj... No, kolejna pojebana rzecz, której nie wiem, czy chciałbym doświadczyć. Jeśli chodzi o faktyczną fabułę Eldena. Przyjrzyj się uważnie. Nie czytałem tego. Dobra robota. Słaby wróg, a to niespodzianka. No, dlatego ostrza bardzo był to słaby przeciwnik. Nie, dobra, wracamy do wejścia. Ale o co tam chodzi teraz, kurde? Korzenie pokryte gargantuiczną wręcz ilością zwłok, mam wrażenie. Bo raczej nie powinno to tak wyglądać. Paszkę leczącą mogę sobie łyknąć. Wchodzimy na konia, jak to wygląda tutaj. W taki sposób. Dobra, jeszcze dalej musimy iść w tym kierunku, żeby zwiedzić ten płaczący półwysep, bo jeszcze wszystkiego tu nie ogarnęliśmy. A tak coś czułem, że kurde coś minąłem. No, także... Masz uwagę. O kurde, okej, okay, tego, te aparycje już kojarzę. To jest właśnie taki sam rodzaj przeciwnika, jaki w Kaelid był. Właśnie obok tych jednych katakumb. Okej, okay, jest posług Mariki. Po pierwsze, daj sobie spokój. Wiesz, to jest zabawne, że on atakuje podobnie do Asylum Demona, nie? Z DS-ów 1. To jest naprawdę intrygujące. Dobra, tutaj jeszcze zobaczmy te prochy. Sobie tak wrócę do Meduzy. Okej, okay, nie stać mi, aby przyzwać tego przyzwańca. Ile mam? 85, a wymagane 104, aby przyzwać tego pomocnika. Bezgłowa Lutel. Duch bezgłowego rycerza, który prowadzi żołnierzy mauzoleum, ciska widmową lancą obleczoną śmiercią. Lutel poświęciła swoje życie, aby po śmierci móc dalej chronić półbogów pozbawionych dusz aż do ich wskrzeszenia. Za to przyznano jej zaszczyt pochówku w korzeniach złotego drzewa. Ciekawe. Dobra, czy stać mnie na meduzę? Stać mnie. No to... Zapraszam. Flachę mogę golnąć tak po prostu. No i co? Zawalczmy sobie z nim. Pomniejsze złote drzewo. Awatar złotego drzewa. Kurde, za bardzo greedy teraz byłem. Nie widzę go, nie widzę go! No i to się na mnie zemściło, niestety. Kurde, nie wiedziałem, kiedy go uniknąć, nie? Bo mi, kurde, wyleciało właśnie to drzewo na kamerę. Znaczy, wróć, kamera mi za drzewo jakieś leciała i zasłoniło mi to pół widoku. W sumie pół, cały widok, a nie tylko pół. Dobra, meduza once again. I dobra, najpierw idziemy po runę, a potem mogę się z nim bić. No. Come on! Przecież no dobra, to akurat moja wina. Używa za późno. Za wcześnie użyłem ataku. Wow, jaki to jest doskok! To nie jest doskok, to jest takie mignięcie! Ej, no, zrobiłem unik przecież! Dobra, dawaj. Raz. Cyk. Cyk i poise break.
No, dawaj. No, dupło solidnie. I jeszcze raz. No nie, kurde, nie miałem go namierzonego. O, co? Co? What the... co to jest za atak? Gościu dupnął w ziemię, po czym naspamił sobie jakiś, kurde, samonaprowadzających strzałek. Co to tam było? Ale prawie go zabiłem, kurde. Ej, przyznam, ten atak mnie naprawdę zaskoczył. No ale dobra, widać było, że to są ataki święte. Czy tam ataki, które mają sobie cokolwiek ze świętości, więc okej, okay, to był fuks. Więc nie warto na tamto wtedy wykorzystywać właśnie tego drugiego przyzwańca, czyli tego, co mam na potem. Okej, okay, dobra, zaliczyło trafienie, więc na szczęście punkt dla mnie w tym rozrachunku. Kurde, za wcześnie u nich zrobiłem. Dobra, podleczę się. W razie czego mam tą flaszkę, sobie przygotuję. Raz. Dobrze, dawaj, poist breaka, poist breaka. Dobra, bardzo greedy teraz byłem. Ładnie. O, milimetry. O, come on! Boże, czemu na tym awatarze Skelly mi tak dobrze szło? No, dobrze jak dobrze, no ale lepiej niż na tym. Dobra, mamy poist breaka. Dwa razy jeszcze. Okej, idę już po nim. Tak? Tak. Dobra. Piję twoje zdrowie, partnerze. Obyś odnalazł ukojenie w śmierci. Co mi dałeś? Opalizująca bańka łza i szkarłatno pęka kryształowa łza. Okej, okay. Szkarłat to rozumiem coś ze zdrowiem pewnie będzie miał związane. Meduza sobie odchodzi. Znaczy odchodzi, no... wykonała zadanie, więc... nie jest już tutaj potrzebna. Tutaj mamy w razie czego... znaczy w razie czego mamy kolejną czachę. A w niej pewnie kolejne runy pierwszego poziomu, dokładnie. Run, przepraszam, nie runy. Runy to ja z tego zdobywam. O, coś się dzieje. O kurde. Ładnie. Okej, jest sprowadzane do parteru, powiedzmy. Cokolwiek to jest. Otwieramy drzwi w takim razie. Pewnie wyciąłem teraz kawałek mojej bujanki. Bo po prostu cofnąłem się do ognicha i poszedłem gdzie indziej. Sprawdź szczątki. Menu powielania wizerunków. Menu powielania wizerunków może tworzyć kopię wcześniej zdobytych wizerunków. Dotyczy to też wizerunków, z których już zaczerpnięto moc. Powielenia można dokonać tylko raz w każdym mauzoleum. O kurde. To ciekawe. Rozumiem, wizerunek to taki odpowiednik duszy bossa z DS-ów 1, 2 i 3. I w sumie innych Souls-like'ów. Czy na przykład jest to odpowiednik wspomnienia z Sekiro. Kto wie, kto wie. Ej, no ale się opluty teraz czuję, no come on. Taka ładna wbitka powinna być. Okej, dobra, czyli zależnie, który silny atak wykonam, to inaczej to wygląda, czyli silny atak pod lewym to jest drugi raz odskok, a pod prawym to jest ten taki, o, kolejny duch do pogadania, to jest ten taki doskok z mignięciem. Ładnie. No i co, jego odnowiona flaszka, to mi się podoba. Szybko na konika, zobaczmy, co takiego ma ten duch tutaj do powiedzenia. A oto ona, wieża. Wreszcie mogę wrócić do naszego domu, skąpanego w złotych promieniach. Okej, okay, czyli w sumie nic ciekawego nie powiedział. Tutaj kolejne takie miejscóweczka. Czy to są szkielety, czy to są coś ludzie? Ciężko mi stwierdzić. Wolałbym to drugie, no bo to drugie mogę zabić tym mieczem, który mam teraz przy sobie.
czwarty kościół Mariki. I proszę o dziwo. Nie, dobra, jednak nie. Jednak jest. Będziemy mówić, że nie ma, ale jednak jest tutaj miejsce łaski. Odkryjmy je sobie więc. Czy będzie kolejna łza? Oczywiście! No i kurde, proszę. Za jednym podejściem, kurde, dwa takie przedmioty, dwa kościoły. Ale uwaga, to jest tak. To jest czwarty kościół Mariki, tu jest kościół pielgrzymki, a tu jest trzeci kościół Mariki. A tu jest niegasnący kościół, ale tutaj jest tylko i wyłącznie miejsce łaski. Ale moje pytanie brzmi, skoro tu jest czwarty, a tu jest trzeci, to gdzie jest na przykład drugi albo pierwszy? Gdzieś tam poza mapą musi być, no poza tą mapą, wiadomo, ta mapa jest pewnie o wiele większa niż mi się niż aktualnie jest mi pokazywana. Zobaczymy, zobaczymy. Okej, czy to jest kolejna taka miejscówka, powiedzmy, ważniejsza? Ruiny zguby. Okej. The fuck? A, zatrucie totalnie nie wiem z czego. Dobra, zginęło? Zginęło, okej. Nie, tak. Ekwipunek i tu piguły. Szukaj zwo... A Boże, bo ja stoję, kurde, w trutce, się zastanawiam, dlaczego jestem zatruty. Kukuł czy błyskamień? Okej, liczyłem, że coś mi ten przeciwnik da, no ale no... Niestety nie dał, więc jestem tak troszeczkę zawiedziony. Okej, a teraz wykazałem się skończonym debilizmem. Czego się, kurwa, nie podleczyłem? Dobra, jest posąg Mariki przynajmniej. Znaczy w sumie posąg i miejsce łaski, jedno i drugie jest blisko siebie. Okej, gdzie mnie posąg wyrzuci? Kościół jest tam. Okej, zaraz tutaj na wejściu. Dobra, mam nadzieję, że się kurde nie pojawi tutaj znowu ten... Pojawi się? No niestety się pojawia. Dobra, moje runy. Gdzie są moje runy? Tu są moje runy. Proszę. Jezu, 11 tysięcy! To jest spora liczba. Czyli jakbym zaraz stać, to sobie pluł, tak bym sobie ryj pluł, nie? Nie wiem, tak odzyskać runy i zginąć, kurwa, dokładnie w tym samym miejscu. Dobra, podejście drugie do uzyskania run. Może tym razem go je, kurwa, przeżyję. Kuń. Jazda. Tutaj szybko po runy. Tylko i wyłącznie. Cyk. I hop na dół. Szybko dzidujemy. Co tu jest? Nauczyciel? Kochanek? What? O! Czy to... Wait, czy to jest Selen? Odłamek zasadzki, zaklęcie mamy. Chyba ci tu nie idą, to spoko. Wait a minute! Czekaj chwilę. Ten odłamek nawet chcę zobaczyć, to jest przedmiot użytkowy. Czekaj, czy to jest zaklęcie? Cholero jedna. A, ty jeszcze te łzy miałem zobaczyć. Dobra, szkarłotno pęka po zmieszaniu. W miarowo przywraca zdrowie przez pewien czas. Okej. Okay. A bańkowa łza zneguje znaczącą część obrażeń. Czy takie dobre? No to nie wiem. Jeśli dobrze potrafi wyczuć uniki, no to te obrażenia nie są żadnym problemem tak naprawdę. Odłamek zasadzki. Atakuje od tyłu za pomocą pocisku wystrzelonego z oddali. Jeden z nocnych czarów Seli, Miasta Magii, wystrzeliwuje pocisk w pewnej odległości od osoby rzucającej tak, by trafić worga w plecy. Czar można dostać wielokrotnie. Seliańscy czarodzieje byli zabójcami. Podobno często polowali na innych przedstawicieli swojej profesji. Okej. Okay. No to jest Selen, jak nic. Ale jakie cudo, ona jest jednocześnie, kurde... Tutaj i tutaj.
It will do no good, I swear it. And yet you persist. You frothing degenerates. Okej, no nic nie gada, więc... No niestety chyba jej nie pomogę teraz. Ale to mi się wydaje, czy jest część jakiegoś questa związanego z nią. Dobra, no skoro w sumie... Dobra, no tutaj jeszcze nie byłem, no ale jak tak patrzę na tej mapce, to nie ma to nic ciekawego, więc... Dobra. Ewentualnie to zwiedzimy jeszcze, jak wrócimy właśnie tutaj do... No patrzcie, no jest czarodziej Castle, normalnie oznaczona. Dobra, nie no, ja tutaj wracam, kurde. Pogadajmy z nią, może coś powie na ten temat. Bo nie ma opcji, że ona byłaby w dwóch miejscach naraz, zwłaszcza, że tutaj stoi tak normalnie, a tam jest przykuta do ściany. I to jeszcze wygląda, jakby ktoś je tam ręce dosłownie mieczami do ściany przetegował, po czym jeszcze ją tam przymroził, czy tam skrystalizował. There you are, my apprentice. Shall we commence the lesson? Okej, nie chcę nic powiedzieć. Szkoda. Dobra, mam tutaj jedno zaklęcie jeszcze do wykupienia. Był kamienny łuk. No i mogę dać ci w sobie też zwój. Zobaczmy. Is that a scroll? Takes me back to my academy days. Very well. This is sorcery with which I'm not entirely unfamiliar. I'll be sure to incorporate it into one of your lessons. Never lose that inquisitive spirit, my apprentice. Okej, i mamy falangę błyskoostrza i karyjski siekacz. Falanga tworzy łuk obronny z magicznych błyskoostrzy, który automatycznie atakuje pobliskich wrogów. To zaklęcie można rzucić w ruchu. Przyznane zaklętym rycerzom kariańskim, którzy połączyli je ze swoimi zdolnościami władania mieczem, by utrzymać na tarczy na wroga, atakując falami stali i magii. Siekacz przyzywa magiczny miecz i wykonuje szybkie, zamaszyste cięcie. Ten czar można stosować bez opóźnienia po wykonaniu innej akcji. To bardzo skuteczna technika, nawet na tle innych karyjskich czarów miecza, okej. Okay. 22 i 14 inteligencji wymagane, tutaj 13, aby użyć błyskawiennego łuku. Dobra, no tutaj nic nowego nie mówi, wcześniej mówi to samo, znaczy wcześniej powiedziała to samo, jak coś od niej kupiłem, więc... Dobra, no póki co, jeśli chodzi o pogrobno, no to mam chyba wszystko ogarnięte. Tu gdzieś widziałem, kurde, na jakimś tym, że gdzieś w tej okolicy, chyba tutaj, jest jakaś kopalnia, w której może być fajna katana. I szczerze, jestem chętny, aby ją zdobyć. Więc teleportujmy się tutaj, do krajobrazu z Gnilizny. Bo stąd będzie po prostu najbliżej. No a w kolejnym odcinku spróbujemy tę katanę zdobyć. I jak widziałem porównanie katan... To była właśnie angielska nazwa i sprawdziłem sobie, że w tym miejscu ma być właśnie ta katana, która w jakimś porównaniu miała drugie miejsce w grze. Drugie miejsce względem najlepszych katan w grze. Znaczy najlepsze, no ze wszystkich katan, jakie są w ogóle w grze, to ta była druga w kolejności. Dobra. Poziom pierwszy, drugi, trzeci chyba powinieneś tutaj zgarnięty. Dobra, powolutku, powolutku. No i zobaczmy. Jest faktycznie wejście. Okej, czy on tutaj trafił w jakiś sposób w miarę normalny od tej strony? A czemu nie mogę otworzyć mapy? Dobra, never mind. Tunel Gael. O, czy to jakieś nawiązanie do Gaela? Final bossa DLC-ka? Z Dark Souls 3?
Okej, okay. Głęboko. Jest jakaś drabina? Nie, czyli chyba muszę liczyć na dobre spadki. To tu jest tak w miarę bezpiecznie. Okej. Okay. Tutaj jeszcze. Ponury kamień kowalski, poziom drugi. Okej, okay, to lubię. O, coś tego typa wypadło. To warto byłoby zgarnąć. Dobra. Teraz tutaj. Okej, okay, jeszcze mam te miejsca łaski. Kamień kowalski poziomu trzeciego. Tego nie miałem. Dobra. No i okej. Okay. Odkryto utraconą łaskę. No to odpocznijmy przy niej sobie. We flaszkach mam wzmocnienie butelek właśnie dzięki łezce. No i pięknie. Jak myślę, bardzo duży profit mam z tego odcinka. Mi się bardzo to podobuje. W kolejnym odcinku spróbujemy cały ten tunel, całą tę kopalnię ogarnąć. No a potem, myślę, wrócimy sobie do zamku i spróbujemy też go w jakim stopniu przejść, albo przejść w ogóle. Bo kto wie, może nawet dzięki tej broni uda się go przejść całkowicie. Jedyny minus jest taki, że nie mogę ulepszyć bardziej broni, no bo nie mogę się teleportować z tej kopalni, dopóki nie pokonam bossa, który się w niej znajduje. I nie teleportuję się do wyjścia z powrotem, no ale to już tam drobny zgrzyt. Ale myślę, że przy obrażeniach tego kła myślę, że 3 razy powiedziałem to słowo, kurde, w ciągu chyba 30 sekund. Sądzę, że na spokojnie uda się przez tę kopalnię przebić. Tak więc do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale Zagrajmy w Elden Ring. Cześć!